Myślę, że ja znałem postać pana Wojtka Kilara, kiedy się pojawił na estradzie Filharmonii, a ja byłem studentem i chodziłem na warszawskie jesienie. I wtedy ten rozwiany włos, ta szalenie szczupła sylwetka, to tak mi zostało w pamięci, że był jednym z tych bohaterów nowej muzyki. Ale wtedy nie miałem do niego dostępu, nie miałem nawet perspektywy, że ja go kiedyś spotkam osobiście. A osobiście spotkaliśmy się w chwili, kiedy po niepowodzeniach przy moim pierwszym pełnometrażowym filmie zostałem posłany do pana Wojciecha, czy też pan Wojciech zgodził się ze mną rozmawiać po niepowodzeniu, jakiego zaznałem w rozmowach z panem Góreckim. I po prostu okazało się, że to jest już ostatnia moja nadzieja i szansa. Pani, która była doradcą muzyczną, powiedziała, pan Kilar jest człowiekiem tak doświadczonym i tak inteligentnym, że jeżeli ktokolwiek zrozumie, czego pan chce, to tylko Kilar zrozumie. No i ja wyłożyłem wtedy panu Wojciechowi wszystkie moje plany, idiotyczne zupełnie, zrozumiewające, jak się byłem niemądry. Ja chciałem, żeby muzyka powstała przed filmem. Pan Wojciech z cierpliwością powiedział mi, że to raczej nie ma sensu, ale jeżeli się upieram, to już był na tyle wielkim i potwierdzonym kompozytorem, że po prostu przyjął te moje wariackie żądanie jako ekstrawagancję i gotów był się włożyć w moją prośbę i po prostu tą muzykę napisał. Myśmy tę muzykę wozili ze sobą, używaliśmy jej jako playbacku, na zdjęciach. Wszystko było bez sensu, oczywiście po zmontowaniu okazało się, że ta muzyka nijak. Znaczy nie to, że nie przystaje do filmu, tylko to, co się udało osiągnąć, jest właśnie czymś bardzo niedobrym, bo się zrobiły takie efekty z filmu animowanego, że tam cienie przylatują przez ekran w takim rytmie, jak muzyka się wznosi. Więc to wszystko było brzydkie po prostu i głupie. No i pan Wojciech powiedział mi, no uprzedzałem pana, że to się nie złoży w ten sposób. To nie może jednak być jajko pierwsze niż kura, czy też odwrotnie. Wreszcie to musi być jakiś porządek. I napisał po raz wtóry muzykę do struktury kryształu, pełną muzykę, wspaniałą zupełnie. Inną kompletnie od tej, którą napisał wcześniej. I no to, że miał tą dobroć bardziej doświadczonego artysty, który zniósł moje idiotyczne fanaberie i moją przemądrzałość i pychę, że ja będę umiał wszystko zrobić, że ja będę robił rewolucję. To mnie uratowało, a moja wdzięczność dla niego jako do człowieka już, nie tylko jako do artysty, była tak wielka, że poczułem, że ja już nigdy nie będę chciał żadnego filmu bez niego zrobić. I tak się stało. To jest jedyna w historii kinematografii tak długotrwała i wierna współpraca. I tu się chwalę, bo ta wierność jest po mojej stronie. Pan Wojciech zdradza mnie od lat nieustannie z innymi reżyserami i ja na ten temat opowiadam jako anegdotę naszą rozmowę, bo ja oczywiście robię sceny zazdrości o każdą piękną muzykę, którą on napisze, czy dla Coppoli, czy dla Wajdy, czy dla Poleńskiego, a Wojtek odpowiada, zrób taki film, to ci taką muzykę napisze. I wtedy muszę nieskromnie powiedzieć, że ja takich filmów nie umiem robić. I rzeczywiście, mówiąc poważnie, pan Wojciech wielokroć zwracał uwagę, że do moich filmów muzykę pisze się trudno, bo one nie są tak emocjonalne. One nie dają takiego pola, nie dają takiej wizualnej zachęty, jak na przykład filmy Wajdy, gdzie są te cudowne galopady, gdzie są jakieś bardzo mocne emocje. I wtedy ta muzyka jakby pewnie pisze się łatwiej. Natomiast w wypadku moich filmów pan Wojciech no wielokrotnie, pisząc ją w sposób szalenie przemyślany, podnosił pewne nawet, no powiedziałbym, pewne wartości semantyczne. To tak brzmi uczenie, ale właśnie to miło jest powiedzieć dla zainteresowanego grona. Nawet w iluminacji. Muzyka w jakiś sposób wartościuje wątki, to znaczy pokazuje widzowi przez swój stopień komplikacji bogactwa, kiedy są momenty ważne i przełomowe, a kiedy motyw pierwszej miłości na pozór ważny, muzyka degraduje, mówi nie przejmujcie się, z tego nic nie będzie, to jest błahy związek i też jest ta muzyka w tym momencie dużo bardziej błaha. Czyli to jest wejście najgłębsze w konstrukcję filmu kompozytora, który wtedy jest naprawdę współtwórcą. I tak było w bardzo wielu wypadkach, w bardzo wielu moich filmach.
ten udział muzyki miał znaczenie dla treści, nie tylko dla samych emocji, nie tylko miało to znaczenie estetyczne, ale również myślowe. To jest pewna osobliwość, dlatego tyle o tym mówię, bo oczywiście ta naturalna rola muzyki, która pojawia się w moich filmach, oczywiście była też zawsze spełniona, ale bywało jeszcze coś więcej. Pierwsza lekcja była od razu lekcją pokory i wielkoduszności, więc w przyszłych filmach już bardzo ostrożnie wypowiadałem swoje oczekiwania, wiedząc, że po prostu mój kompozytor jest autonomicznym artystą i wie lepiej. I on pierwszy mój film skomentuje, ale on także wejdzie w te pole, które ja mam obowiązek jemu zawczasu zostawić. Czasami jestem w roli żałosnego petenta, kiedy coś mi w filmie nie wyszło i proszę, żeby on mnie wsparł w czymś, czego brakuje na przykład. Czasami brakuje jakiejś emocji, czasami brakuje jakiegoś akcentu, ale to jest marniejsza rola służebna muzyki. Natomiast wspaniała jest wtedy, kiedy ona jest rolą, która film komplementarną, która film uzupełnia. To często jest dzięki kontrapunktowi, że muzyka nie spotyka się z obrazem, a przeciwnie, jest w jakimś oporze do obrazu. Czasami to jest taki rytm, który właśnie się nie zgadza, tam gdzie się wydaje, że w obrazie będzie szybko, tam w muzyce będzie wolno. To kilka razy Wojciech użył to w moich filmach. W naszym amerykańskim filmie tak zrobił finał i ten finał jest właśnie dlatego przejmujący, że muzyka idzie takimi wolnymi krokami, jak kroki losu, a akcja jest bardzo szybka, pogoń, gonitwa. Ta muzyka jakby ją spowalnia, pokazuje, że ta gonitwa jest jakimś już ostatecznym krokiem, który prowadzi do finału w życiu bohatera. Pracowaliśmy 40 parę razy w filmach fabularnych, plus jeszcze filmy dokumentalne, telewizyjne. Także to historia naszej współpracy jest tak bogata, że najrozmaitsze bywały relacje, ale ja już nigdy po strukturze kryształu nie pozwoliłem sobie na to, żeby coś tak narzucać czy upierać się przy swoim. Po prostu wiem, że gust mojego kompozytora jest gustem, któremu mogę zawsze zaufać. Nie zdarzyło mi się, żebym na przykład z jakiejś muzyki był niezadowolony czy mniej zadowolony. Byłem zachwycony wszystkimi muzykami, które on dla mnie napisał. Raz jeden zdarzyło się, że napisał o jedną muzykę za mało i po prostu wziąłem z innego filmu i zastąpiłem. Nie wiem czemu w jednym z filmów Wojtek jednego z motywów nie poparł. To jest jakiś bardzo drobny incydent i on zdał się naprawić. W filmie nie widać tego. Tam jest użyta muzyka z innego filmu do motywu, którego Wojtek po prostu chyba nie lubił, bo to był motyw w filmie według sztuki papieża, Brat naszego Boga. To był wątek Lenina, rewolucji i jakby on został w jakiś sposób pominięty na rzecz wątku brata Alberta, który był przepiękny i dominuje nad filmem. Mam dwa, trzy właściwie przykłady bardzo szczególnej relacji, kiedy ja użyłem utworów symfonicznych Wojciecha. Najbardziej to było widome, kiedy zrobiłem film o jego muzyce i to był film z Maxem von Sydowem, Dotknięcie ręki. I tam jego Exodus, już istniejący, jest rozczłonkowany, jest jakby opowiedziana fikcyjna historia, jak on powstawał, chociaż powstawał naprawdę inaczej. Oczywiście to jest takie niesłychane dla mnie doświadczenie, aczkolwiek ono ma swoją rysę, dlatego że ja nie mogłem użyć całego Exodusu. Exodus jest utworem podnoszącym się równomiernie i to, że ja zresztą wywalczyłem z producentem, żeby aż 7 minus 20 było w całości w utworze, ale jednak tego crescendo nie mogłem w całości pokazać, czyli zepsułem w jakiś sposób utwór. On jest gorszy na filmie niż jest w rzeczywistości. Mniej się rozumie jego rozwój. A drugi raz to jego koncert fortepianowy, który użyłem w dwóch filmach, za którym przepadam, który jest dla mnie niesłychanie bogatą kopalnią
takich muzycznych przeżyć. No więc ten koncert szalenie lubi. On był i w Życiu jego śmiertelnej chorobie, i w Suplemencie. Bardzo to rozmaicie, odmiennie brzmi w obu filmach. I inne części zostały użyte. I to jest akurat taka muzyka, która już istniała przede mną. Ja przyszedłem i wziąłem, sięgnąłem po gotową. Natomiast są takie motywy, które jakby może zostały mniej zauważone. Na przykład w filmie Wege in der Nacht, Drogi pośród nocy. Jest niezwykle piękny temat i bardzo bym go chętnie jeszcze gdzieś przypomniał i użył, bo to jest nadzwyczaj ładna. Ładna, niezwykle trafna muzyka, ale myślę, że bardzo uniwersalna. Mógłbym do niej z przyjemnością wrócić. Czy muzyka napisana do adaptacji sztuki teatralnej, do teatru, telewizji, który robiliśmy w Niemczech, Dom kobiet naukowskiej. Tam jest przepiękny motyw, który zresztą pan Kilar sam wykonał w filmie. Nie braliśmy specjalnie pianisty, bo on to wykonał wspaniale. I to jest też jedna z takich muzyk, może niezauważonych, zapomnianych, które mam w rezerwie, bo warto byłoby do niej wrócić. No i cała masa innych. Kiedyś robiłem film o panu Wojciechu, więc użyłem tam bardzo już wielu moich ulubionych motywów i tych czołówek, w których zawsze kompozytor ma więcej miejsca i czasu. I czasami tych właśnie takich motywów bardziej zaskakujących. Zadziwia mnie to, co pan Wojciech umiał zrobić z Marsylianką. Ja w serialu o Napoleonie, w którym miałem jeden odcinek, a pan Kilar pisał muzykę do wszystkich, no były niezwykle ładne i pomysłowe przetworzenie Marsylianki, a potem u Wajdy w panu Tadeuszu pojawiło się inne zupełnie przetworzenie. No więc to mnie też zachwyca, że to można zrobić. No trzeba być takim majstrem, jakim jest pan Kilar, żeby to było piękne. Myślę, że sukces filmu przyczynia się do sukcesu muzyki. To jest bardzo przewrotne i to też pan Wojciech wielokrotnie sam zauważył, że czasami rewelacyjna muzyka do filmu, który nie ma powodzenia, przechodzi niezauważona. A czasami dosyć kiczowata muzyka do filmu, który ma wielkie wzięcie, nagle jest grywana wszędzie. Czyli, że kompozytor jest troszkę zakładnikiem reżysera i jak się reżyserowi uda i film chwyci, to i ta muzyka za nim chwyta. No a czasami bywa, że i muzyka, i film jakby składają się na wspólny sukces. Tak na pewno było w jego wypadku w filmie Dracula, gdzie wielki sukces kasowy tego filmu był bardzo też związany z muzyką, ale też z historią i z Coppolą. Czyli oni się tutaj uzupełnili, jakby jedna część pchnęła drugą. Sukces filmu wpłynął na popularność muzyki, ale też i chwytliwość tej muzyki wpłynęła na sukces filmu. Bez wątpienia to jest taki jakiś przykład największej kooperacji, gdzie te dwa elementy złożyły się razem. To nie można tylu lat współpracować na płaszczyźnie, czy można oczywiście, ale nie było to naszym udziałem, żeby to była współpraca czysto zawodowa. Przez bardzo wiele lat byliśmy bardzo bliskimi sobie ludźmi, i myślę, że wielka zbieżność różnych poglądów, zapatrywań, no nie lubię tego słowa światopogląd, ale to jest pewna zbieżność światopoglądowa, bo jesteśmy ludźmi wierzącymi i jest to dla nas sprawa ważna. O tej sprawie rozmawialiśmy dużo więcej niż o muzyce. Więc to wszystko oczywiście jest częścią mojego życiorysu. To jest jedna z niewielu i niezwykłych artystycznych przyjaźni, jakie były mi dane. I dlatego to nie tylko jest zawodowe.